Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Torista52 i moi drodzy, witam Was w 41. odcinku Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, dzisiaj zajmiemy się sprawami Bensali. I teraz pytanie, czy brać wszystkie zadania w tym wypadku hurtem, czy niekoniecznie? Może byśmy z jednej strony wzięli, bo tutaj one się tak fajnie, wiecie, rozpierzchają. Czy ja wzięłam sobie teleport do tego miejsca? Wydaje mi się, że tak, ale wolę się upewnić. Mamy Bensalę. Chyba, że zrobimy tak. Mamy też zadania w Bensali. Ruiny i tunele. Dalej na wschód jest drugi. To jest północ, południe, wschód. A no jest na wschodzie też tunel. Dobra. To zrobimy tak. Najpierw się zajmiemy tym, co jest do zrobienia w tym miejscu. Czyli weźmiemy sobie te tunele. Ruiny to troszeczkę na później. Okej, ten strzela z łuku. Ojej, dużo was tutaj jest. I są też mumie. To niedobrze. No i właśnie te zombiaki też są takie sobie. Dobra, robimy odwrót mały. Szósteczka. Robimy F5 i lecimy dalej. Dobra, dostałam, ale to nic. Masakra wam powiem, naprawdę. Ja nie lubię strasznie tutaj Bensali chyba najbardziej. No ona jest po prostu do kitu. Jeszcze jedno żałosne stworzenie! Paskudna bestia! Dobra, bo tam są mumie, więc trzeba będzie zastosować sobie... Przeklęci niewolnicy to są jakoby. A, tam przeklęty niewolnik to jest ta mumia, tak jakby, nie? Dobra, na spokojnie. Dobra. Podejdziemy tam trochę bliżej. O, jest nawet żyła rudy. Okej, to nie jest jakoby mumia. To akurat dobrze wiedzieć, tylko bardziej jako taki zombiak troszeczkę przydrasowany. Dobra, idzie ich więcej. Ale ma manewry wymijające. Powiem wam w ogóle, że naprawdę ostatnio mam taki zachrzan totalny. W domu się zaczęło tylko więcej rzeczy niszczyć. Że naprawdę, ja już troszeczkę nie mam siły na to wszystko. O, te rzeczy związane ze ślubem zajmują sporo czasu i sporo nerwów mnie kosztują, jeżeli chodzi o takie sprawy dosyć przyziemne. Właśnie te papiery, formalności. Jest tego sporo. Chociaż bardziej mnie chyba męczy to, że w domu dużo rzeczy nie wychodzi. Pod takimi względami, że na przykład nam się spieprzył syfon pod umywalką i... Mamy też kolumnę prysznicową do wymiany, mamy do naprawy kanapę, mamy komodę do zamontowania. Wiecie, się czuję, jakbym się normalnie wprowadzała. Mieszkam tutaj 2 lata. Już nawet ponad. I to jest, powiem wam, słabe. To nawet bardzo. Okej, przeklęty niewolnik. Tak ze 3 strzały w głowę powinny wystarczyć. Nawet 2 w głowę. Nie ma tu nic więcej. Dobra, jak tam nasz tunel się prezentuje? Coś jeszcze tu żyje w tym tunelu? Nie. Wydaje się, że wszystko już jest pod kontrolą.
Właśnie, mamy ciężkie kufry, one będą potrzebne, więc warto by się było rozejrzeć za nimi. I właśnie dlatego ja się chyba zastanawiałam, czy z tym Gioresem nie pogadać. Warto się rozejrzeć za nimi. Także wiecie, jestem zmęczona takimi naprawdę przyziemnymi sprawami, bo nie ma dnia, żebym nie musiała czegoś, jakiegoś takiego wielkiego zrobić albo jechać gdzieś. No może co najwyżej dzisiaj jest taki dzień, że miałam jechać na spisanie protokołu przedślubnego, ale nie pojadę, dlatego że nie mamy jeszcze wszystkich potrzebnych dokumentów. Ponieważ okazało się, że Damian ma spieprzoną metrykę chrztu i jest ona do naprawy w kurii i po prostu... No, jazda jest niezła. I to wszystko naprawdę sporo nerwów mnie kosztuje. Mam wrażenie, że aż nieadekwatnie sporo. No, przez ten cały weekend bożo-ciałowy, jeżeli mogę tak to nazwać, robiłam sprawy związane ze sprzątaniem w garderobie i to też sporo czasu mi zajęło. Kupiliśmy sobie dodatkową właśnie komodę na bieliznę, no i muszę ją złożyć. Może dam radę sama, może dama mi później pomoże, jak skończy pracę. No, chociaż on ma tą umywalkę do naprawienia, ten syfon. No, plus jeszcze wiecie, jeżdżenie ze świnkami do weterynarza, bo dalej ta grzybica jednak szaleje i to wszystko zajmuje za dużo czasu. Naprawdę za dużo. Zdecydowanie zbyt wiele. Tu jest was więcej. Kurde, tych zombiaków jest tutaj od groma. Już zdążyłam zapomnieć, jak bardzo. Jest ich tu, mam wrażenie, więcej niż w samej sobie gocie. Dobra, trafiłam. Okej, chodź tu. Pięknie. Dobra, możemy wyjść. Miał być gdzieś tunel na wschodzie. Więc jak tędy pójdziemy, to chyba będzie dobrze. No i wiecie, standardowo robię pranie, praktycznie zawsze przy nagrywaniu odcinka. Mam nadzieję, że jakoś bardzo tego nie słychać, bo kiedyś miałam wrażenie, że słychać to było bardziej niż teraz, ale mimo wszystko jest z tym różnawo. Dobrze, że używam tej kuszy trochę więcej teraz. Bo przynajmniej szybciej tych przeciwników pokonujemy. W moim mniemaniu niż wcześniej. Dobra, jeszcze cios z tej kuszy i będzie dobrze. Trzeba będzie bełty zaostrzyć, wydaje mi się. Zdążę? Dobra, zdążyłam. Na dwa takie mocne schodzą. To też całkiem nie najgorzej. Tunel miał być na wschodzie, północ, południe, wschód, czyli gdzieś tutaj jakoby. No i chyba jest. Chyba jest. Chwilowo jest czysto, nie jest czysto. Wiecie, po kolei te zadania będziemy robić. Nie ma co się spieszyć. Wiecie, ja zdecydowanie bardziej wolę szkielety od tych zombie. I to zdecydowanie. Nie trafiłam niestety. Aj, za szybko, dobra. To może zrobimy tak? Pięknie. Kurde, no. A, bo wy się tu przybagujecie. No jak to? Jak można tak nie trafić, to ja nie wiem. Dobra, któryś dostał, więc jest chyba dobrze. Pięknie. Fajnie, że się tak ustawili, no nie? W takiej grupce. Okej, to jeszcze nie dostałeś ani razu. Okej, chyba nie trafiłam.
No, także kontynuując mój wywód na temat życia codziennego, powiem wam, że wczoraj, dopiero wieczorem, odpaliłam sobie na chwilę konsolę, żeby sobie w ogóle pograć. I to było... No, grałam półtorej godziny, poszłam spać po 23. No, powiem wam, że nie da się tak żyć. Mam wrażenie, że mam aktualnie nieuporządkowane życie i jest to po prostu do naprawy z mojej strony. Ale to wszystko wymaga czasu i cierpliwości, więc no życzcie mi powodzenia. No bo tu jest dalej impreza. O Panie, ile was tu jest. Dobrze, że wy się bagujecie, bo przynajmniej mam w spokoju trochę. Kurde, cały ten tunel oblazły. Wszystkie po prostu miejsca. No co jest? Bensali bardzo nie lubię. Okej, ten idzie mi wpieprzyć. Co ciekawe, jest na tyle inteligentny, że zejdzie do mnie. Z tego, co mi się kojarzy, to ja wcześniej, jak sobie grałam, chyba to też korzystałam tutaj z kuszy. Dobra, zdążyłam. No... Właśnie dlatego robiłam to na dystans. Kurde, dużo tego dziadostwa jest tutaj, że naprawdę. Mamy przeklętych niewolników. Całkiem sporo. Dobra, jeszcze troszkę. Mamy do strzelania. Do zrobienia. Wiecie co, to jest takie trochę monotonne, no ale niestety... Naprawdę. Wymaga to ode mnie trochę skupienia. Moglibyśmy w sumie też ewentualnie jakiejś magii użyć. Chociaż ja w tym wypadku wolę chyba kuszę, bo nie po to ją rozwijam, żeby jej nie używać. Ja się w ogóle zastanawiam, czy my mamy fulla w kuszy? Zaraz muszę aż zerknąć. Przydałoby się za ciężkimi skrzyniami rozejrzeć, to może by nam się trafiła jakaś lepsza kusza. Bardzo to jest możliwe. No... Ja nie wiem, czy wy to zauważyliście, ale ci przeciwnicy się tak sztucznie przybliżają, to znaczy ewidentnie widać, tam się ktoś z kimś bije. Tam ewidentnie po prostu widać, że on nie powinien mnie w ogóle trafić, a dostałam. Serio? Szkoda, że gra mnie tak nie oszukuje. Pokazałeś mu. Okej, tunele są już zrobione. A, on się rzucił na tam... Gościu, stop it. Miguel, please. Please, stop it. Chciałbym. Odłóż broń. O, 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 o. Słuszna decyzja. Nie, nie strzelaj w... Co? Co tu robisz? A jak myślisz? Ukrywam się. To koszmar. Oni wszyscy nie żyją, ale przecież nie są martwi. Umarli, ale powstali na moich oczach. Przeklinam ożywieńców. Błagam, zabierz mnie stąd. Gdzie chcesz iść?
Z powrotem do Bensali. Enzo, będzie potrzebna moja pomoc, o ile w ogóle jeszcze żyje. Dobrze, zaprowadzę cię do Enzo. Dziękuję. Zabiorę cię stąd. Dobrze. Dobra, Miguel, chodź ze mną na chwilę do tych tuneli, bo ja muszę sprawdzić, czy coś tu jest do znalezienia. Może niekoniecznie będę kopać te złoża, bo szczerze nie czuję przydatności większej, jeżeli o to chodzi. Szczególnie, że zawsze można się wrócić po nie i też się nic nie dzieje. Też bez przesady. Okej, okay, widzę, że są tutaj jakieś kuferki. Ciężki kufer. Tylko, że ja chyba będę potrzebowała więcej niż znalazłam w tych tunelach. Nie chciałam tego kopać, ale niech już będzie. Skoro się słowo rzekło, to wykopmy. Tego grzyba. Nie ma tu nic więcej. Grzyba, dziękuję. Okej. Okay. Pamiętam, że za pierwszym razem biegałam tutaj jak porypana, bo mi brakowało właśnie tych skrzynek i myślałam, że je po prostu przegapiłam. A okazało się, że po prostu ktoś je też ukradł z tych tuneli. I to też trzeba będzie załatwić. Dobra, chodź Miguel, wypijemy miksturkę i polecimy. Zostały nam też jeszcze ruiny do wyczyszczenia, ale do ruin to jeszcze dojdę. Najpierw zakończmy tak jakby jedną linię questów, czyli typowo tunele. Odprowadźmy Miguela i jeszcze musimy pogadać z innymi osobami. Potem możemy się zajmować resztą rzeczy. Przejdziemy tak trochę z dala od tej góry. Czy te ruiny to były na tej górze, czy na innej? Nie pamiętam. Chyba tam. Ale spokojnie, dojdziemy do tego. Z Enzo jeszcze w ogóle nie rozmawiałam. Także zrobimy to też przy okazji oddania Miguela w dobre ręce. Okej, czy musimy z nim pogadać? Czego chcesz? Chciałeś sobie poplądrować? Jeśli tak, to się spóźniłeś. Co się stało? Od kiedy pojawili się ożywieńcy, w okolicy pełno jest rabusiów. No więc, czego chcesz? Przyprowadziłem kogoś. Miguel, mój wierny sługa, doskonale. Dziękuję. I proszę, wybacz mi początkową nieufność, ojcze prawości. Bardzo mi pomogłeś. Mogę jakoś pomóc? Ten niewielki problem z ożywieńcami spowodował nieprzewidzianą przerwę w pracy. Większość kowali nie żyje, a ja potrzebuję więcej stali. Stali, powiadasz? Tak, dostawy z tuneli. Chcesz mi pomóc? Więc dostarcz mi 6 skrzyń stali. Aha, dobra, to stal mamy. Oto stal dla ciebie. Doskonale. Możemy kontynuować pracę, ale załatw mi więcej tego towaru. Excuse me? Ominęłam gdzieś? Kurde, musimy się wrócić. Przybyłem, żeby walczyć z ożywieńcami. Jeśli to faktycznie prawda, to jesteś dzielnym facetem. Daj mi znać, jeśli będziesz potrzebował broni. Kurde, muszę się przejść. Pokaż. Tam jeszcze raz. Co ty masz? O, miecz mistrzowski masz. Wiecie co? Spróbujemy kupić przepis i zobaczymy, jaki on jest. Pokaż to. Gdzie tu jest kowadło? Tu jest. Zdolności łowieckie 210, obrażenia od ostrza. Fajna broń, ale chwilowo jej nie potrzebujemy. Brakuje mi składników. Musimy mieć w ogóle przepis na katanę, więc na razie podziękuję. Jak my stoimy, moi drodzy, z czasem? Fajnie stoimy. Pół odcinka. Kurde, jest tych zadań też trochę do zrobienia. Dobra, czyli tego nie kupuję na razie od ciebie. Tylko walstwo możesz uczyć, tylko zdolności. A Miguel coś powie? Wiesz coś o skrzyniach ze stalą? Przed przybyciem ożywieńców do tunelu włamali się rabusie. Wyciągnęli kilka skrzyń
Jedną udało mi się ocalić. Proszę, oto ona. Ojej, dziękuję. To super. Mam stal, o którą prosiłeś. Dziękuję. To dobry omen. Wszystko idzie ku lepszemu. Proszę, przyjmij to w dowód mej wdzięczności. Okej, super. Czyli to mamy z głowy. Pójdziemy powiedzieć może o tych tunelach, że się udało je wyczyścić. Tunele zostały oczyszczone. Świetnie. Wiele ci zawdzięczamy, ojcze brawury. Pięknie, kolejny poziom. To by się znowu w siłkę chyba przydało dać. No i wtedy byśmy się już nauczyli później też dużego oręża 3. To by się też przydało. Kucie broni z rudy, to na razie nie. Odporność na chłód, na choroby, to nie. Potem pójdziemy w alchemię, myślę trochę. Tylko wiecie co, na razie sobie te punkty może zostawię. Chociaż... Dobra, dajmy to. Dalej. 250. Dobra, zrobimy tak. Niech będzie. Nie wiem, kto uczy dużego oręża 3, ale ktoś na pewno. Nie wiem, czy nie Marik na przykład u najemników. Tak. Co my mamy teraz zrobić? Ruiny nam zostały. Tylko te ruiny były gdzie? Żebym się nie pomyliła z ruinami. Zajmę się tą górą. Na górę, tak? No to tu jest jakaś góra. Podejrzewam, że muszę tu wleść i pobadać trochę. O Jezu. Witam. To jest ta góra w sumie od tych tuneli chyba. No, w to nie uwierzę, że nie trafiło. Do widzenia. Do widzenia. I do widzenia. Was już mogę na krótkie. Mam wrażenie, że oni są jacyś dziwni. Nie wiem, jak to działa. Do widzenia. To jest niemożliwe, żebyś ty non-stop bronił tą pałką. O, więcej was. Dobra. Okej, pięknie. Jeszcze więcej. No jeszcze, no, wiadomo. No co? To było dziwne akurat. Nie zdążę. No to jest chamstwo! Są rzeczy, w które akurat nie uwierzę. Gin paskudo. Okej, widzę, że was jest fajnie ciechać od góry. O, tutaj jest ta góra chyba, nie? O którą chodzi na pewno tutaj, bo gdzieżby indziej. Czy coś jeszcze tutaj żyje? Dobra, wyciągnijmy kuszę. To był ten tunel. Na dole. Czy nie? Chyba tak. Dobra, o, widzę już te ruiny, okej. Są kolejne zombiaki. Okej, chyba trafiłam. Okej, nawet się muzyczka nie włączyła, bo oni nie wiedzą, jak mają do mnie w ogóle iść. Tutaj jest też taka rzecz, którą zauważyłam, że faktycznie oni się trochę bagują. I wiecie,
To jest tak, że oni nie chcą mnie atakować. Ale wiadomo, że ja sobie skorzystam z tej okazji. Bo czemu by nie? Przynajmniej będzie mi trochę prościej. Okej. Tam by się przydało pierdyknąć może czymś. Dobra, rzucamy. Siedem. Rzucimy jeszcze raz. Mam tych czarów trochę. Czemu by nie skorzystać? Dobra, w tym wypadku może akurat dwójeczki użyjemy. Postrzelamy. Powiem wam, że masakra. Dobra, w tym wypadku podejdę trochę bliżej. Dobra, rzucam. No jasne, jakże mam zdążyć w ogóle cokolwiek zrobić, nie? Dobra, musimy zrobić odwrót. No i oczywiście oni nie zejdą już z tej góry. Cholera wie, jaki jest tego powód. Wiecie co? Zróbmy to troszeczkę fajniej. Ej, co? Czemu im to nic nie zrobiło w ogóle? Ty, a tutaj nie ma ciężkiej skrzyni? Albo było fajnie. Jakby była. Dobra, już was nie zostało tutaj chyba dużo. Ta, nie zostało. Tak, nie zostało. Dobra, ciachanko już robię. Okej, ruiny. Okej, i tam ci wrócili na swoje miejsce. Stara skrzynia kolejna, no szkurde, no. Niech będzie, że ta mikstura koncentracji jakoś mi poprawi żywot. Tragedia. Tu widziałam roślinkę do życia, więc sobie ją zabiorę. No i dobra, w teorii nam się udało ogarnąć te dwa zadania. Jak stoimy z czasem? No, 30 minut. To by wypadało jeszcze ogarnąć pozostałe. Tylko wiecie, tutaj jest ta taka piękna grupa i już może fajnie by było się ich po prostu pozbyć. Dlaczego by nie? Widzę, że całkiem fajnie dostali. Serio?
Kurde, ale to było useless z mojej strony. Masakra. Żegnaj. Naprawdę? Jeszcze? Więcej was nie miała matka? Znaczy ja wiem, że tu będą gorsze rzeczy. Ale że oni tak po prostu luzem spacerują miastem. To już jest strasznie słabe. Dobra, jestem w mieście z powrotem. Chodźmy do Dara, powiedzieć mu, że ruiny też ogarnęliśmy. Twoi ludzie nie żyją. Wyzwoliłem ich. Cholerni ożywieńcy. Czy nastanie kiedyś kres tego szaleństwa? W sumie możemy spytać, co ze świątynią, ale to chyba na końcu już. Tutaj jest jeszcze jedno zadanie. Ale ja bym zrobiła najpierw te w obrębie tego miejsca. Ciebie też napadli? Nie. Napadli mnie! Doprawdy. Ale udało mi się uciec do miasta. Rozumiem. Co zamierzasz dalej? Zostanę tutaj. Rozmawiałem już z Huliem. Mówi, że mogę zostać. Pohandlujemy? Jestem niepocieszony, ojcze transakcji. Ci cholerni koczownicy zabrali mi dosłownie wszystko. A później, nagle, zupełnie znienacka, pojawili się ci wszyscy ożywieńcy. To było okropne. Wszyscy walczyli, więc uciekłem stąd jak najprędzej. Do rzeczy. Jeśli jesteś dzielnym człowiekiem, odzyskaj mój towar. Dobrze. Co to za towar? Jest tego 8 skrzyń. Chyba podpisałem je swoim imieniem. Zaatakowali mnie na drodze poza miastem. No tak, wiemy. Domyślamy się, że raczej nie zaatakowali cię w mieście. No i to jest ten moment, w którym pójdę. To jest w tej jaskini, oczywiście tam. Tutaj powiem wam, że sporo rzeczy można się, bo ja wiem, domyślić, szczególnie jak się zna grę, zna się teren. To najlepiej jest wziąć sobie kuszę, wyciągnąć. Bo tu przyjemnych rzeczy nie ma na pewno na tej górze. Albo to było w quest packu. Powiem szczerze, że to jest mało ważne, bo po prostu warto mieć zawsze wyciągniętą kuszę, żeby zobaczyć zagrożenie. To są tacy koczownicy źle nastawieni. Co ciekawe, nie ma na nich zlecenia. Są bardziej jako rabusie po prostu niż koczownicy. Ja ci pokażę. No, niemożliwe, że udało ci się strzelić, wiesz? Tu akurat nie ma problemów z tymi koczownikami / rabusiami. Chyba jednak są. Troszkę przeceniłam swoje umiejętności. Dobra, mogę już tego dobić. Zróbmy jakąś F5. Kurde, kocham to. No co jest? Który mnie niby dźgnął, jak nawet animacji nie miał? No, ja pierdykam. Giń. Noż, ja pierdykam. Dole.
Masakra. Ani kroku dalej. Czy wy się tu zablokowaliście? No co jest, kurno? Spadać mi już na szczaw. Wiecie, co mnie wkurza? Że czasami na takich prostych przeciwnikach można się więcej nadenerwować, niż na takich normalnych. Przerwa na lunch, co? Dobra, nie. Nie będę się chrzanić. No, to było niemożliwe, gościu. W to akurat nie uwierzę. Okej. Okay. To sprawdzamy miejsce. 8 skrzynek miało być. Zrabowane, dobra. Odzyskam towar, 8 skrzynek. To liczymy. 1... 2, 3, 4. Pięć, sześć. Siedem i osiem, dobra. To mamy to, po co przyszliśmy. Troszkę boli fakt, że tutaj nic w sumie nie ma. To fajnie, rabusie, nawet ani kuferka nie zostawili. Przykro mi. Okej, okay, no to chyba wracamy do miasta. Już się tepnę, bo będzie szybciej. Kolejny odcinek to będzie, moi drodzy, świątynia. Co prawda artefakty już tam nie znajdziemy. To chyba wszystkie twoje skrzynie. Jesteś prawdziwym bohaterem. Bardzo ci dziękuję. Teraz możemy przejść do interesów. Super. Z kimś jeszcze nie pogadałam na 1000%. I to jest Julio. Więc przez lata płacimy Zubenowi daninę, a potem co? Kilku gości, którzy mają się za strasznych mądrali, otwiera wielką świątynię. I co? Ściągają na nas gniew Beliara. Teraz będę musiał płacić daninę do końca życia. Wybacz mi, że jestem taki roztrzęsiony, synu otuchy, ale to wszystko naprawdę mnie martwi. Zauważyłem. Co tu się właściwie stało? To przez Bazira. Ten syn złodzieja otworzył świątynię. I to wszystko? Miał 5 kluczy. Jeden Beliar wie, jak je zdobył. Szukał boskich artefaktów. Obiecał swoim ludziom nieprzebrane skarby. Ich oczy napełniły się chciwością, ale Bazir ich zdradził. Opowiedz mi o Bazirze. Drogo zapłacił za boski artefakt. Wszyscy, którzy weszli do świątyni, nie żyją. Ale to nie koniec. Beliar jest wściekły. To znaczy... Tak. Bazir zasłużył na śmierć. No, Bazir jest oczywiście w monterze. Chcesz pohandlować? Czemu nie? Zanim umrzemy, możemy przynajmniej ubić interes. Pokaż mi swoje towary. O, masz sporo wytrychów, to sobie akurat wezmę. Nie, nie towary. Jak mogę pomóc? Posłuchajcie tylko. Przedziera się tu do nas i pyta, jak może pomóc. Oto odwaga człowieka, który nie obawia się żadnego wyzwania. Tak przemawia prawdziwy bohater. Nieważne, do rzeczy. Błagam, ratuj moje miasto. Zabij ożywieńców.
Zrób, co tylko możesz, żeby zdjąć z nas tę klątwę. Dobrze. I porozmawiaj z Daro. Na pewno powie ci coś więcej. Ale jest jeszcze jedna ważna sprawa. Powierzono mi pewien interes. Opowiedz mi o tym interesie. Otrzymaliśmy od orków 10 sztabek rudy. Miały trafić do Isztar, ale zostały skradzione. Wiem, kto za tym stoi i chcę, aby poniósł karę za swój nikczemny czyn. Niechaj umrze z pragnienia, pod palącą klątwą Inosa. Niechaj sępy wydziobią mu oczy. Tak, tak, już wiem, o co chodzi. Zajmę się tym. Kto to jest? Sugut. Jeden z naszych. Zdrajca. Niechaj pochłonie go straszliwy gniew Beliara. No, my już się z nim rozprawiliśmy. Znalazłem drugiego złodzieja Rudy. To Hassan, asasyn. Dałeś mu nauczkę? O tak. Świetnie. Oto twoja nagroda. No to fajnie, że możemy też o Hassanie powiedzieć. Rozprawiłem się z Sugutem. Świetnie. Niechaj za swoją zdradę spłonie w królestwie Beliara. Odwaliłeś kawał dobrej roboty, a za dobrą robotę należy się złoto. Dobra, no to spytajmy jeszcze Daro. Co ze świątynią? To tam zaczęły się problemy. To tam tkwi źródło zła. Ale nikt o zdrowych zmysłach nie zapuści się do środka. Jeśli chcemy przywrócić tu spokój, musimy zaatakować również świątynię. Masz rację. No dobrze, nie będziesz musiał sam wchodzić do świątyni, ale najpierw trzeba oczyścić okolice. Teraz zajmiemy się świątynią? To niebezpieczne zadanie. Jeśli ktoś może mu podołać, to tylko ty. Porozmawiaj z Dolokiem. Będzie ci towarzyszył. No, tak mi się wydawało, a oni się już widzę z kimś leją. Co tu się dzieje? Słyszałam, że ktoś dostał, oberwał. Cokolwiek. Dobra, Giores jest już... Teraz tylko nam Basir został. Tutaj nikt nie ma zadań dla mnie już. Z Daro zrobiliśmy zadania. Tutaj dla tego Kowala też zrobiliśmy zadania. Co tutaj się dzieje? Można się było tego... Niegodna istoto! Dobrze, czyli... Zostało nam tylko na ratunek Bensali i problemy z Basirem. No to może się udamy do Montery. Może uda nam się to załatwić tak, że nie będziemy musieli całego miasta rozpierniczać. Montera, gdzie jest ta Montera? Gdzie jest ten, kurde... Morasul Montera. Spróbujmy. Jak da radę, to może go wyprowadzimy z miasta po prostu. Przy okazji sprawdzimy, czy Marik nie może nauczyć ciężkiego oręża, tak na przyszłość. Nie. Ciekawe, kto mnie tego nauczy. Gdyby to było takie łatwe. Dobra, bo Basir tu sobie siedzi w knajpie. Spróbujemy, jak się nie uda, no to będziemy musieli poczekać do rozróby Montery na to. Przestań! Natychmiast! Dobra, tu mnie asasyni biją. Zatrzymaj się, ty psie! Nie zatrzymam się, chodź. Zabijemy go poza miastem, będzie dobrze. Chodź. I dobranoc. Serio, nie trafiłam? No i super, to wszystko. No okej, no to wrócimy do Bensali od razu o tym powiedzieć. I w kolejnym odcinku wejdziemy do świątyni. Kurde, no.
ciekawie, widzę, się zrobiło. Daro, witam cię serdecznie. Julio. Zrobione. Bazir nie żyje. A moc Beliara wciąż rośnie. Dopilnuję, żeby wszyscy się o tym dowiedzieli. No i pięknie. 500 sztuk złota, 1000 punktów doświadczenia. W kolejnym odcinku porozmawiamy sobie z Dolokiem i pójdziemy do świątyni. Z tego co pamiętam, tam jest niezła imba. Bardzo nie lubię tam chodzić. I to bardzo. Ale cóż, czasami trzeba. Jest godzina 17, więc może byśmy się kimnęli do rana, żeby nie chodzić po nocy do tej świątyni, bo to jest chyba trochę głupi pomysł. Okej, a oni akurat idą teraz na patrolik, tak jakby, więc my wyruszymy z nimi. Moi drodzy, dziękuję Wam już serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się i słyszymy się już w kolejnym materiale jutro. Trzymajcie się, cześć!